Ciekawe spotkanie zobaczyli kibice w Rudzie Śląskiej, gdzie Gwiazda zmierzyła się z Remedium Hybrydno Witek. Od pierwszych minut optyczna przewaga należała do gospodarzy, którzy mieli jednak problem z pokonaniem Tomasza Michalika. W 16 minucie Rafał Kucza wykorzystał błąd halemskiej defensywy i po indywidualnej akcji wpisał się na listę strzelców. Gwiazdorzy błyskawicznie doprowadzili do wyrównania. Jakub Naleśnik dograł piłkę do Mateusza Mrowca, który dopełnił formalności. Jeszcze przed przerwą miejscowi mogli wejść na prowadzenie, jednak bomba Dawida Barteczki wylądowała na poprzeczce. Po zmianie stron inicjatywa nadal należała do Rudzian. Ich przewagę dokumentował w 27 minucie Bartosz Siadul, który precyzyjnie przymierzył sprzed pola karnego. Kilka minut później było już 3-1 dla Gwiazdy. Po tej akcji pierwszego gola w barwach halemskiego zespołu zdobył Paweł Barański. Popularne Mamuty starało się odpowiedzieć, ale w drugiej odsłonie wyraźnie opadły z sił. W 37 minucie Mrowiec stanął oko w oko z Michalikiem i pewnie zdobył swojego drugiego gola w tym spotkaniu. Myślę, że kontrolowaliśmy spotkanie od samego początku, ale brakowało gdzieś tej skuteczności, no i nadzialiśmy się na jedną niepotrzebną kompletnie kontrę po naszym błędzie. No i musieliśmy gonić wynik, na szczęście szybko wyrównaliśmy. Spróbowaliśmy uruchomić naszą grę przez pivotów, no ale jak zespół był cofnięty, no to ciężko nam było to realizować, no ale w drugiej połowie już poszło tak, jak sobie założyliśmy. Wydaje mi się, że w pierwszej połowie pokazaliśmy się z dobrej strony, no tak jak mówię, w drugiej zabrakło konsekwencji, może trochę siły fizycznej, no i chyba troszeczkę za mało jeszcze ze sobą gramy. Mogłem wziąć czas i nie wiem, zrobić zmiany czwórek i może by się troszeczkę inaczej potoczyła sytuacja i nie wiadomo, jakbyśmy to dotrzymali do końca pierwszej połowy, mądrze się później w drugiej bronili, nie wiadomo, jakby się to skończyło.